dużo jest zawodników dobrych, ale z każdym da się wygrać. Przyjali kozaki. Jeśli od Nemeta, Mniszka, no to to wie, nie? Co to jest. Zacznę, a skoncentrują się na to, że no to warunki są ciężkie, kolejne są dosyć spore i zawodnicy się gubią. No sam nawet ja czasem się pogubię. No trzeba jechać rozważnie, no i oczywiście ukończyć ten wyścig, bo, no, bo dla mnie to są ważne punkty, a dla Mniszka i Nemeta jest najważniejsza dzisiaj kasa, nie? I tam będzie właśnie największy wyścig i sam bym chciał popatrzeć z boku, jak jadą. Jest chłopaki, które dobrze jadą i Mistrzostwo Świata jadą, to wszystko jest bardzo ciekawe. Tor jest też dobrze i trochę lała, ale nic. Myślę, że będzie w porządku wszystko. Fajnie bardzo. Miałem trochę problem z motocyklem na treningu. Jak zgasię, to mi nie chce palić, coś tam przerywa, ale teraz może będzie dobrze. Zobaczymy. Ciężko jest. Są dobrze, no zasuwają, ładnie jadą. No. I są warunki po prostu ciężkie, no, to się wszystko okaże na mecie. Nagrody są fajne, także trzeba trzymać gaz. Bo 500 euro tylko mi chodzi, nie? No. Bo jakby pieniądze rosły na drzewie, to wiadomo. Podejrzewam, że tylko dzięki temu, że zapał sportu w młodych ludziach jest tak poważny, przy tych warunkach jadą. Miejmy nadzieję, że słońce zaświeci, warunki poprawią się. Ale dla wytrawnych zawodników każde warunki są dobre.
pojechałem nie dużo słabiej, na przykład jak ostatnio. Dojechałem w pierwszym wyścigu na 9 miejscu, w drugim na 6. Ale znowu było więcej zawodników, bo przyjechali zawodnicy z Czech, z Węgier. No i ciężko było strasznie, no. Duże kolejny, błoto miejscami. Też miałem problem z motocyklem. Bardzo wysoki poziom. No to jak to mówią, jak są pieniądze duże, to wszyscy się zjeżdżają. No ale coraz lepiej, no. My mamy tutaj od 95 km. No, to jeździmy więcej po Słowacji niż po Polsce, bo jest różnica w kilometrach dość duża. A niestety no, rączki mojej i żony mojej na to robią. Może się uda, że jacyś sponsorzy będą jakieś coś. Zobaczymy. Czyli szukamy sponsorów. Tak, tak. Zawodnicy, z którymi walczyłem w generalce, dzisiaj akurat nie ukończyli. No i z trzeciego miejsca teraz wyszedłem na drugie miejsce w mistrzostwach Słowacji juniorów. Na Słowacji bardzo jest fajnie, fajne tory mają. Dzisiaj było trochę błota, ale wygrałem w juniorach w klasie 4-osobów, więc jestem zadowolony. Dzisiaj była taktyka, nie jechali treningu dowolnego ze względu na nowe motocykle, są po remoncie kapitalnym i po prostu szkoda mi było tych motorów, jechali na treningówkach, tylko czasówki, no i udało się, także jestem zadowolony. W klasie MX2 Junior i dwusłowy, bardzo mi się podobały zawody. Myślałem, że będzie większe błoto, a trasa była bardzo przyczepna. Tutaj macie dużo bliżej. Czy przyjemniej się jeździ na Słowację niż na Mistrzostwa Polski? Tak, na pewno jest milsza atmosfera i bardzo fajne zawody są. I bliżej. Jechało ciężko, tomu się było błoto. Soperniki byli wysokiego urownia i było dobrze, nie spodobało się. No to super. A z kim się tak najbardziej ścigałeś na torze? Z Tomką jeździł. U nas konkurencja była. Potem ja upał i siły nie ma, bo, no nie było siły. Kochana Kajusiu, pozdrawiamy cię!
startowałem dzisiaj w klasie MX2. Fajnie się jechało tym motorem treningowym, niestety. No, w pierwszym wyścigu ukończyłem na 6 miejscu, w drugim niestety nie wiem, no była gleba. Myślałem, że będzie trochę lepiej w drugim wyścigu, no ale jest jak jest, fajnie. Powiedz, co się stało, że ci się nie udało niestety wygrać. O! Co no? Zjechała manetka z rolgazu, no było boom duże, wysłała żebra, mam trochę poobijane po ostatnim wypadku u kolegi Michałka i jak dzisiaj przytupiło, to już było świczki w oczach. No i trzeba było zjechać, nie byłem w stanie skontrolować ani wyścigu, nie? Cześć, zabrakło mi słów, a w pierszym biegu defekt motocykla? A w pierwszym wyścigu defekt motocykla, urwane śruby, czyli wszystko w oryginale, no. Postarasz się następnym razem? Pewnie, że tak, muszę. Thank you.